Zapraszajcie w kolejnym odcinku podcastu w historii. Siemanko. Byliście ostatnio na jakiejś stacji benzynowej? To co się tam dzieje to jest szok. Choć ceny już zaczynają spadać, to nadal są strasznie wysokie. I dlatego nie dziwi fakt, że większość kierowców decyduje się na przełabianie swoich spalinowych samochodów na gaz. I jest ich całkiem sporo, bo według danych w tamtym roku po polskich drogach jeździło ponad 4 miliony takich samochodów zasilanych paliwami typu LPG czy CNG, czyli popularnych gaziaków. A wiecie, że taki pomysł jest bardzo stary. I swoimi korzeniami sięga prawie początków dziejów motoryzacji. I o tym chciałbym wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu Dawid Siuta w historii. Przy mikrofonie Dawid Siuta serdecznie zapraszam. A wszystko zaczęło się w roku 1860, kiedy to francuski wynalazca belgijskiego pochodzenia Etienne Lenoir zbudował pierwszy użyteczny silnik spalinowy dwusuwowy jednocylindrowy. Wyjątkowe było w nim to, że nie musiał posiadać żadnego kotła, jak popularne silniki jednocylindrowe w tamtym czasie. Lenoir cylinder konstrukcji napełnił mieszanką gazu miejskiego i powietrza. Zapłon tej mieszance miał dać iskrownik elektryczny. Tak skonstruowany przez Lenoira silnik, bądź co bądź na gaz, właśnie osiągał sporą jak na tamte czasy moc 8,8 kW, czyli niemal 11 koni mechanicznych. Wynalazca umieścił taki silnik na wozie konnym, którym pokonał niebagatelną odległość kilkunastu kilometrów, co wówczas czasach uważane było za niemałą sensację. Jakkolwiek było, Choć wóz Lenoira był pierwszym w dziejach pojazdem na gaz, mieszanką gazu miejskiego i powietrza trudno nawet w wielkim przybliżeniu nazwać gazem napędowym, jakim są dzisiejsze LPG czy CNG. Kiedy zatem właśnie takie instalacje zasilane skroplonym gazem weszły do użytku? Pionierani w tej dziedzinie zostali, oczywiście jak w każdej innej prawie, Amerykanie. Pierwsze wzmianki o skropleniu mieszaniny propanu i butanu yy, oraz jej przechowywaniu właśnie w takiej ciekłej postaci pochodzą z roku 1910. W tamtym czasie Walter Snelling, badacz zajmujący się właściwościami benzyny, dokonał oddzielenia składników gazowych i ciekłych przy okazji odkrywając propan jako osobny związek chemiczny. Po raz pierwszy Skoplony gaz wykorzystał dopiero dekadę później, i to wcale nie w przemyśle samochodowym, ale w hutnictwie. I ostatecznie dopiero w 1928 roku na drogi USA wyjechał pierwszy samochód zasilany poprzez spalanie mieszanki znanej dzisiaj jako LPG. Mniej więcej w tym samym czasie na rynku pojawiła się też zasilana ze zbiornika LPG lodówka. W latach 30. użycie takich skroplonych gazów napędowych w USA wzrosło gwałtownie dzięki wykorzystaniu mieszanki LPG do napędzania sterowców czy podgrzewania wody w sieciach ciepłowniczych. Jednak do jego upowszechnienia w przemyśle motoryzacyjnym doszło dopiero w latach II wojny światowej, kiedy to dostęp do paliw ciekłych, kopalnych był trochę bardziej utrudniony. I zmuszało to Amerykanów do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Nimi właśnie okazała się mieszanka, którą dziś kojarzymy pod nazwą LPG. Ale prawdziwy boom na pojazdy zasilane skroplonym gazem nadszedł w świecie w latach 50. XX wieku, a w Europie niewiele później. Pierwotnie masowo zasilano w ten sposób autobusy i ciężarówki, by mniej więcej na przełomie lat 70. i 80. wprowadzić ten patent również do samochodów osobowych i w tej dziedzinie pionierem okazała się marka Chevrolet. Później moda ta przyszła także do Polski, gdzie zaczęła święcić triumfy na przełomie XX i XXI wieku, a dziś z powodu cen paliw na stacjach chyba wraca do łask. I na tym koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dlatego daj mi znać co o nim myślisz. Napisz też, jeśli nie zgadzasz się, z którąś z moich testów chcesz o nim podyskutować. A może masz ochotę zaproponować mi temat do omówienia w przyszłości? Też możesz mi o tym napisać. Zachęcam Cię też do subskrypcji kanału. Wtedy nic się nie ominie, a mi dasz motywację, żeby starać się jeszcze bardziej. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.